piosenka, pewnie wiecie, że Golec kiedyś kosztował 80 tysięcy urki na rynku. Tak, jak widzicie, mam Enforcer. Się nie opłaca kupować zwykłego Golca, chociaż cenę zmienili na 50 tysięcy. Czemu? Bo na rynku można sobie wylicytować takiego tam chcecie Golca za 10 tysięcy kredytów, nie? Tą najmniejszą stawkę. Więc traci to trochę sens, nie? Kupowanie, czy tam zbieranie hajsu na właśnie na Golca. Dobra, widzę, że z Simony mieliśmy dokończyć tutaj na koncie. O, i nawet bossa znaleźliśmy bardzo ładnie. Jeszcze parę trzeba ich uwalić, o, to nieładnie. Odpalimy sobie... nie odpalimy sobie. Potem jak będzie coś cięższego, to sobie odpalimy precyzję rakiet. Jak Skylapse wbijemy. Chociaż... nie, chcę się teraz licytować. Potem... pomoże zdąży. Teraz zobaczymy, czy zdąży. Dobra, widzę, że już nie zdążyłem. To potem sobie licytuję tego kolca na expa. On się dużo bardziej przydaje. Jeszcze tylko dwa Simony i tam parę bossów, ale to spoko, damy radę już. Będzie coś cięższego, to sobie odpalimy precyzję rakiet, sobie kupimy te mocniejsze rakietki. No, gadasz, umrzyj. No. Ktoś się pytał, czemu już tyle bije z jedynki, chociaż mam parę laserów na krzyż. Otóż Leonek ma 6 laserów na statku, których moc jest podwajana, gdy jest na pierwszych mapkach firmy. Bardzo fajna opcja, nie? Tak samo z rakiet się bije dwa razy więcej. O, tu nic ciekawego nie ma. Jasne. 700 iridium. O. To trochę nie fair robić misje specjalne. Czemu? Bo jakby będziecie zaczynać, to może się okazać, że ich nie ma i trochę bym oszukał. Tu już wszystkie zostały tylko na zabijanie graczy. O, come on. No i w takim razie muszę sobie... o, to jest krócej niż 12 minut. Tego nie zrobię, nie ma szans. Chyba, żebym znalazł 5 bossów Simonów tak szybko. Nie, dobra. Nie będziemy się ścigać czasem. No spokojnie sobie porobimy tamte misyjki. I sobie kupimy rakietki. No, 200 powinno wystarczyć. Kupiłem... no, kupiłem 200. Ach, tych bossów trzeba poubijać, to jest jakaś masakra. Jakby nie było innych alienków na tych mapach, tylko bossy, bossy, bossy. Chociaż te dwa... zajmiemy się czymś innym. Ach, Sybelona bym sobie ubił, bo za niego jest trochę hajsu. Ciekawe, co by tam sobie polepszać można. Niech pomyślę. Dobra, standardowo. To ulepszamy. No i sobie ulepszymy już ten Zepron na pierwszy level.
żeby jednak trochę tego Seprom wpadało i będziemy go wkładać w rakietki. Akurat tego używamy najczęściej. Tak. Teraz tu. O, ktoś mi zgarnął. Laguje jak się tam bawimy tutaj w Skylbie. To trochę laguje. Ale spokojnie, nie martwcie się. Zaraz przestanie. Czyli mi się za każdym razem pokłócał komunikat, że nie można ulepszyć, jak klikałem OK. A, no faktycznie. O, jestem trochę dzisiaj przymulony. No tak, trzeba pierw zbudować ten moduł podstawowy na drugi poziom, żeby można było cokolwiek innego. Zapomniałem tak dawno skalę, bo się nie bawiłem. Mam tylko 1 500 000, a miałem nazbierać jakieś porządne hajsy na naszą Irkę. Tylko 90 tysięcy. Też tylko 90 tysięcy. Moglibyśmy ogarnąć trochę Sybelonów, nie? Wystarczy kupić lepsze rakietki. Chociaż level też jakby wbił. 600 tysięcy. O, to słabo to widzę. Bardzo słabo. Jednak faktycznie będę musiał zrobić sobie jakąś tą specjalną. Bo się zajedziemy na tych alienkach. No przep się. Jak nie umiesz się zaznaczyć, to znaczy, że jesteś słaby. Serio, tak długo mi bijesz osłony. Co za gość. Faktycznie też osłon mam. Bosik. O kurde, tam był drugi. A, mamy go. To została tylko jedna misja na to, ale mi się teraz tego nie chce szukać. Bardzo mi się nie chce. Skylapsa ulepszymy. Tak, przed chwilą ulepszaliśmy przecież na kilka godzin tamten moduł, nie? A ja już następny robię. Czemu? Bo wczoraj, czyli przed chwilą jak będzie był ten przeskok, przerwałem nagrywanie. No, grypa mnie niestety dorwała. Ale chcę dokończyć odcinek. Nie ma tenże tamten. Damy radę. Zaraz sobie porobię misję, tylko dajcie mi tutaj porobić właśnie ten Skylab na następny level. To będzie się przydawać. Skylab to podstawa naprawdę. Ze Skylabu można takie hajsy wyczepać, że to jest po prostu nieporozumienie. No oczywiście Seprom, najważniejszy, nie? Na Sepromie rakietki to... To obowiązkowo, tak samo osłonki. Dobra, lecimy. Od razu moduł podstawowy sobie ulepszymy na kolejny level. No i magazynek jeszcze. Dobra. Trochę się wykosztowaliśmy, ale... Było warto. Transportowego nie da się ulepszać. Co jeszcze? Precyzję rakiet ogarniemy. No już mam dwie, to dobrze. Dobra, zobaczmy.
Czy mamy tu jakieś misje, które możemy zrobić, oprócz zabicia przeciwników? I bossa i monów. Też fajne. O, defko, może być. A to już są same specjalne, tak? Chociaż to możemy teraz spróbować zrobić. Tak na szybko, spróbujmy. Kupiąc te rakiety. A może akurat zdążymy, co? Ale lordaki, nie Simony. Nawet to w miarę idzie. W tempie. Powinniśmy zdążyć. Trochę za duże jak na lordakie. Kurde, zawsze od groma ich lata, teraz było parę na początek i pół mapy przeleciałem żadnej. A na niego też mamy misję. Można wpuścić. Ładnie, ładnie. Jeszcze tylko 22. 4 minuty. No może się jednak nie udać. Może zejdziemy jakąś kopalnię. Lordaki. O, w takim tempie może być. Tylko utrzymujmy tempo. No, lepiej. Często dużo można spotkać, jak ktoś sobie po prostu leci przez mapkę i do niego się doczepiają. Potem ciągnie za sobą taką batalię. Samemu trochę ciężej ogarnąć szybko te lordaki. O, tutaj na przykład powinna być chociaż jedna. O, jest. No i... O, boss. Jego też nie odpuścimy. Jeszcze tylko 10. Połowa czasu. Damy radę. No. Jest, jest, jest. Dobra. Kurczę, nie mogę się... Nie mogę się oprzeć, żeby robić też te boss Simony. Tylko 5. Dwa boss Simony i tamtych 5, dobra. Zaraz polecimy sobie tam na deva. To przy okazji się ogarnie też właśnie tamtego. Tamte boss Simony. Chyba, że zdążymy je tutaj ogarnąć. No. Ja tu mam wszystko, czego mi trzeba. Tutaj. No i mamy. To lecimy sobie na drugą mapkę. Dobra, mamy to defko. Z których... A, z tamtych rakietek korzystam, to dobrze. Z tych mocniejszych za 5 urki. No, zaraz będziemy wracać po kolejnej misji. Dobra, to lecimy. Dobra, jesteśmy. Ej, z przyjemnością bym przyjął jakąś misję na Cybelony. Trochę kredytów by wpadło, ale... średnio. Nie widzę żadnych. Tutaj nie, tego nie... Okej. Okay. Mogę umrzeć, ale jest za to... No. Ja to jest 100 tysięcy kredytów może być. Mhm.
Dobra. Dobra, też sobie przyjmiemy. Czy jakieś łatwiejsze widzę? To może tam pierwsze zrobimy. Minut. Dobra, potem ją zrobimy. Najpierw ogarniemy tamtą. Tą. No 2-3 pierwsze trzeba polecieć. A tutaj 10 skrzynek i też na 2-3, dobra. Teraz zamy. No, czyli możemy zacząć już wykonywać tą misję. Teraz już sobie odpalimy tą precyzję rakiet. No, bo z mordą się trafił, super. Ja zwykle mordą to już naprawdę szybko ogarniam. Ach, Simony bym sobie poubijał już. No, muszę nie zapomnieć o tych skrzynkach bonusowych. No, jeszcze 4 zwykłe i 1 boss. O, tam jak się trzyma, jedną skrzynkę zebrałem. O, jest druga. No, głęboko mu dostał chłopak. Się poskładał. Jest boss, dobrze. Tyle ze sobą tego nazbieram, że jak już przejdę do następnej fazy misji, to od razu ją zrobię. Jeszcze tylko 3 mordony, 2. Bum, bum. Jeszcze tylko 1. Nie boss, nie boss. Jest zwykły. Aha, bo to jest na 2-4 reszta. Kurde. Taka szkoda, nie? No nie mogę tego tak zostawić. Tyle pieniędzy. Dobra, lecimy. Dobra, a więc jesteśmy. I już na ostro zaczynamy zabawę. Widzę, że musimy zabawić się z Sibelonem. No i jest kandydat na lanie. Najgorzej będzie z tymi bossami Simonami. Ta misja w sumie mało daje, tylko ta urka jest fajna. No, kredytów troszkę, ale to też jest mało. Wszystko mało. Byle do następnego levela, nie? Wbijemy jakieś misje na Sibelony, sobie je pobijemy. Trochę tych kredytów wpadnie. Wiedzie na Irkę. W tym odcinku wątpię, żebyśmy dobili jakiś hajs. Który nam pozwoli to zrobić. No. Jeszcze tylko 2 bossy Simony. A widzę, że rakietki mi się skończyły, tamte fajniejsze. Trzeba będzie zainwestować. No to dużo ułatwia sprawy, jak się ma te lepsze rakietki, a nie jedzie się na tych biedackich. O, surowiec. Ja chcę surowiec. 2 bossy mordony. Boże. Sibelony, nie mordony. Nie ta mapa. Dobra, ostatni. I jeszcze tylko jeden bosik. Aby było głupie, jakby mnie ktoś teraz ubił.
Gdybym mi się stracił. No nie ma nigdzie żadnego. Troszkę przyspieszę. Zawsze te 12 punktów szybciej. Już olać te skrzynki. Jestem... Dobra, nie. Nie olać, bo jest po drodze. Jestem tak blisko, że... Prosto do tego... Jest, 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 jest. Jest, przyjaciel. Leżysz. A, jeszcze wróci do kontroli misji. Byle do celu. Już tak blisko. Co my tu mamy? Znowu trzeba będzie lecieć na 2-3. Tak, jestem, jestem, jestem. Nagroda, nagroda. Pięknie. No, troszkę Uri przybyło. Kurczę, już naprawdę niedużo nam brakuje. Dobra, spróbujemy to ogarnąć misję, może już skoczy na ten level. Teraz zobaczymy, ile tam nam brakuje. 230 tysięcy, no to może jeszcze nie wskoczyć. Dlatego se pobiję po drodze, co tam przypadnie. Na tych Sibelionach głównie będę chyba następnym razem bił hajs. Zrobię sobie te precyzje rakiet i będę z tych najlepszych rakietek nawalał. I damy radę. Bo co innego mamy zrobić. No i 100 tysięcy wpadło, pięknie. Jeszcze to wszystko, co za nami, wyczyścimy. Lecimy na tą następną mapkę. Dużo ta wyrzutnia rakiet zużywa kredytów, ale na razie to jestem nastawiony głównie na zdobywanie levela. Bo tam potem będą fajniejsze misje. Więc na razie rybka z tym, ile tych kredytów mamy. No chociaż chciałbym tego Hirsa zdobyć. Ale to powoli. Ja się tam nie śpieszę. Tak już w miarę szybko ogarniam takiego Sibeloma. No i krzyneczki. Tylko jedna. Jedna, tak? Trochę jej więcej tutaj wypadło. Dobra, to lecimy na następną mapę. Tak, i taki mały troll. Bo teraz już nie będę grał, tylko od tego miejsca. Może akurat te dwa ubijemy, bo są do misji. Od tego miejsca zaczniemy następny odcinek. A tutaj na razie tyle. Pójdziemy sobie jeszcze do Skylabu. O, to na razie wszystko się robi, ale... Tutaj bym sobie wysłał coś. Zawsze surki spoko. No jest 300. Mamy radę? Zmieściło się, dobra. Powiedziałem, że to mam już prawie pełną ładownię. Tutaj rakiety, a jeszcze się robią. Dobra. No to tyle. Do następnego. Trzymajcie się.